Gmina Bobrowniki to dla nas miejsce szczególne i wyjątkowe. To gmina stanowiąca wzór do naśladowania, dbająca o zrównoważony rozwój oraz okolica przyjazna mieszkańcom i inwestorom. Obejmując urząd wójta, obiecałam, że zadbam nie tylko o wielkie inwestycje, ale także podejmę działania podnoszące jakość życia nas wszystkich. Dlatego w tej kadencji skupiliśmy się na najważniejszych potrzebach każdego z nas. Rozwijaniu infrastruktury, modernizacji dróg, ochronie środowiska, edukacji i rekreacji, bezpieczeństwie oraz walce z koronawirusem. Połowa upływającej kadencji samorządu to dobry moment, aby podsumować to, co udało nam się zrealizować, ale także okazja, aby powiedzieć o tym, co jeszcze przed nami. Jednym z naszych celów była i jest piękniejsza i dobrze skomunikowana gmina. Dlatego stale rozbudowujemy gminną infrastrukturę drogową. W ostatnich 2 latach dzięki wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych wybudowaliśmy nowe drogi w Bobrownikach, Sączowie, Rogoźniku i Wymysłowie. W tym roku odebraliśmy kolejną promesę na budowę ważnej drogi łączącej Wymysłów z Dobiszowicami. To dla nas szczególnie ważna inwestycja, ponieważ chcemy zapobiegać takim sytuacjom, jakie miały miejsce w 2010 roku, gdy w wyniku gwałtownej ulewy Wymysłów został odcięty od reszty gminy. W ramach budowy kanalizacji sanitarnej kompleksowo remontujemy wszystkie drogi powiatowe w Sączowie. Wyremontowane zostały już ulice Chrobrego, Sienkiewicza, Szkolna i Ogrodowa. Ta inwestycja pozwoliła również na remonty dróg w Bobrownikach, Namiarkach oraz w Rogoźniku. Stale rozbudowujemy sieć kanalizacji sanitarnej. Obecnie prace prowadzone są w Sączowie. Jeszcze w tym roku planujemy podłączyć do sieci kanalizacji sanitarnej kolejne zasoby mieszkaniowe w Siemoni i Bobrownikach. W tym celu obecnie prowadzona jest procedura przetargowa. Obiecałam dbałość o środowisko naturalne. Dzięki środkom zewnętrznym w ubiegłym roku zainstalowaliśmy panele fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej, dzięki czemu stajemy się gminą coraz bardziej przyjazną środowisku. Teraz nadszedł czas, aby nasi mieszkańcy również mogli skorzystać z ekologicznych rozwiązań. Już niebawem do domów prywatnych trafi 268 instalacji fotowoltaicznych, 58 pomp ciepła, 26 kotłów na biomasę i 39 kolektorów słonecznych. Na ten cel pozyskaliśmy dotację w wysokości 6 300 000 zł. Co więcej, nasza gmina po raz kolejny przystąpiła do programu ograniczania niskiej emisji. W ramach tego projektu wsparliśmy finansowo ponad 150 rodzin, które chciały wymienić swój stary kocioł grzewczy. Nasze działania skierowane były i będą na rozbudowę i rozwój przestrzeni publicznej. Udało nam się przebudować boisko szkolne w Siemoni, zadbać o miejsca rekreacyjne w poszczególnych miejscowościach i rozbudować infrastrukturę wypoczynkową w parku w Rogoźniku. W Rogoźniku właśnie powstaje nowoczesna hala widowiskowo-sportowa, która zostanie udostępniona wszystkim mieszkańcom gminy. To inwestycja, która umożliwi mieszkańcom realizowanie pasji sportowych oraz pomoże promować dbałość o zdrowie i aktywność fizyczną dzieci, młodzieży i dorosłych, co jest tak ważne w obecnej sytuacji epidemiologicznej. Powstawanie takich obiektów jest niezmiernie ważne z punktu widzenia strategii rozwoju naszej gminy, która staje się bardziej atrakcyjna dla nowych mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów. Niebawem rozpoczynamy pracę nad kolejnymi przedsięwzięciami. Budową nowego, wyposażonego w innowacyjne rozwiązania przedszkola w Bobrownikach i przebudową sali gimnastycznej przy szkole w Dobieszowicach. Przyjazna gmina to także gmina bezpieczna dla swoich mieszkańców. Tylko w ostatnich 3 latach wymieniliśmy pojazdy ratowniczo-gaśnicze w Rogoźniku, Siemoni i Sączowie. W tym roku nowy samochód otrzymają strażacy z Twardowic. W przyszłym roku będziemy starać się, by nowy samochód trafił do OSP Wymysłów. Wyższa jakość życia mieszkańców to również inwestowanie w edukację i kulturę. Rozwinęliśmy ofertę zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół i przedszkoli. Rozszerzyliśmy ofertę zajęć sportowych. Powstał nowy uczniowski klub sportowy. W amfiteatrze w Rogoźniku uruchomiliśmy Centrum Usług Społecznych, które realizuje zajęcia dla seniorów. Wspieramy również lokalne inicjatywy, takie jak Szkolna Orkiestra Dęta Allegretto. Głęboko wierzę, że moja praca oraz olbrzymie zaangażowanie całego mojego zespołu pracowników ma realny wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców naszej gminy. Cieszymy się, że dzięki realizowanym przez nas projektom tereny naszej gminy są okolicą niezmiennie atrakcyjną dla nowych mieszkańców.
Jesteśmy również dumni, ponieważ nasze działania i efektywne zarządzanie gminą są dostrzegane i doceniane nie tylko w naszym regionie, ale także w całej Polsce. Zobowiązuję się do dalszej wytężonej pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności, by Bobrowniki były gminą nowoczesną, przyszłościową i przyjazną dla wszystkich mieszkańców.